Słuchajcie, ja robię tą prezentację po raz drugi, więc jeszcze chyba nie czuję do końca, że wszystko z nią jest ok. Jak się będzie nie podobać, no to niestety zdarza się. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Ja jestem właśnie po wdrożeniu w Allegro, więc nie za bardzo was widzę. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, ale przed świętami zawsze mamy dojechane, nie? Kupują ludzie te prezenty, my musimy pilnować, żeby te mikroserwisy się nie wywaliły. No, ciepło jest, dobra. Tytuł prezentacji. Ja rozumiem, że przyszliście z powodu buzzwordów. Tak? Tak. Tak, chodzi o buzzwordy. Dobrze. To pogadamy sobie o tych buzzwordach, ale pogadamy sobie o tych buzzwordach, nie uciekaj Jarek, w kontekście tego, co działa u mnie na produkcji. Allegro, halo, dobra. Więc to będzie historia systemu, który mamy wdrożony od czerwca tego roku i prawdopodobnie wielu was miało z nim kontakt, ale jeszcze nie wiedziało o tym, że miało z nim kontakt, ponieważ ten system robi coś, czego my nie lubimy, ale niestety musi działać. Więc zaraz się dowiecie, o co chodzi. Okej, dobra. Ja jestem Jarek, tak już powiedziałem, pracuję w Allegro. Wróciłem do kodowania po długiej przerwie bycia menadżerem. Nie będę opowiadał, co się działo, dlaczego wróciłem. Tu nie warto. Prawda jest tutaj, w kodzie, nigdzie indziej. Halo? Działa? Nie działa. Chyba bateria poszła, albo przewód. No, nie styka. Jak go dotykam, to styka. Dobra. Ale takie rzeczy to na afterku tylko, dobra? Oprócz tego jestem odpowiedzialny za dwie konferencje. Jedna z nich w sąsiednim mieście Krakowie, czyli JDD, gdzie jestem odpowiedzialny za... robię mniej więcej to samo, co Daniel tutaj, tylko z troszeczkę większą gracją. Oprócz tego posiadania żony, dzieci, pracy i takich rzeczy, jestem chorobliwie chory na tym punkcie JVM i bytecode'u. Nieuleczalnie, nie mam zamiaru z tym walczyć. Niektórzy kurde, by się cały czas dotykał. Dziwnie to będzie wyglądać. Dobra, zajmuję się szkoleniami, ale to nie jest ważne, ponieważ nie wiem, jak dużo osób mnie kojarzy, mam nadzieję, że nie dużo, ale jestem kojarzony z tego, że strasznie dużo gadam o JVM-ie i w tym roku zostałem oskarżony podczas jakiejś popijawy konferencyjnej, że poza JVM-em nie wiem nic więcej. Więc tą prezentacją chciałbym wyjaśnić, że wiem więcej. I ten JVM to tak przy okazji, a tak naprawdę piszemy jakieś biznesowe software pod spodem. Więc nie będzie ani słowa na temat JVM-a. Obiecuję, nie padnie słowo bytecode. Nie powinno paść. Zobaczymy, jak pójdzie. I teraz w związku z tym, że to jest o prawdziwym, żywym systemie, z którego prawdopodobnie korzystaliście, a tak naprawdę ten system korzystał z was, bo to jest taki dziwny system, który wykorzystuje ludzi. Ja piszę software, który wykorzystuje ludzi. To małe ostrzeżenie. Część rzeczy, którą zobaczycie tutaj na tej prezentacji, którą ja opowiem, jest prawdą i rzeczywiście jest wdrożony produkcyjnie. Część rzeczy jest ciągle tylko i wyłącznie w mojej głowie, ale nie powiem wam, które z tych rzeczy są tylko i wyłącznie w mojej głowie, dobra? Domyślicie się. No to będzie widać po wyrazie mojej twarzy. Dobra. Słuchajcie, jak zawsze każdy poważny problem biznesowy w dobrych firmach i organizacjach zaczyna się od tego, że przychodzi biznes, nie? To są ludzie z biznesu, i oni w tym momencie biją sobie brawo, wpadli na genialny pomysł. I biznes w momencie, jak wpadnie na genialny pomysł, to ma taki dziwny odruch, że on zawsze szuka ludzi z IT. Zamiast sobie ten problem rozwiązać samemu, nie? To oni rozwiązują problem, szukają ludzi z IT, żeby rozwiązali ich problem. Miałem kiedyś taką fajną rozmowę ostatnio na jakiejś konferencji, dlaczego jest tak dużo frustracji w naszej branży. Ponieważ nie dość tego, że rozwiązujemy swoje problemy z kobietami, z mężczyznami, w związkach, w rodzinach, z kotem, nie? To jeszcze musimy rozwiązać problemy tych ludzi z IT, z biznesu, którzy do nas przychodzą. No nie można być normalnym. I oni przyszli do nas. Jakoś to było na początku tego roku. Zanim myśmy się z nimi dogadali, o co chodzi, to trochę potrwało. W kwietniu zaczęliśmy to pisać. W czerwcu się okazało, że nie dogadaliśmy się. Mały pivot. Z jakim problemem przyszedł biznes? Z jakim biznesem przyszedł problem? To samo wyszło. Pierwsze i podstawowe pytanie w e-commerce brzmi nie to, ile sprzedaliśmy. Nie, to jest efekt uboczny. Sprzedaż jest efektem ubocznym naszej pracy. To, że my coś sprzedajemy, jakieś opony pod choinkę czy coś tam, masakra, się będę trzymał. To nie, najważniejsze jest pytanie, co nasi użytkownicy robią. Bo jeżeli my wiemy, co oni robią,
to my możemy jeszcze jeszcze więcej tych rzeczy sprzedać, wcisnąć, Jarek nie powinien tego mówić, sprzedać, ok? No to chodzi o sprzedaż. I chcielibyśmy, zgodnie z polityką Allegro, żeby przywołać uśmiech na waszych twarzach, tak oficjalnie mamy wpisane w cele, co jest bardzo fajne, że musimy wiedzieć, co ty robisz, żeby w odpowiednim momencie zaproponować ci coś fajnego, tak? Na przykład tańszego albo bardziej odpowiadającego twoim potrzebom. Ale my musimy wiedzieć, co ty robisz. Musimy zrozumieć twoje zachowanie. Kiedy klikasz, jak klikasz, dlaczego szukasz tych produktów, czy to twoje konto, to jest konto twoje własne, czy tak zwane konto rodzinne. Ileś tam procent kont, z tych danych nie mogę ujawnić, jest tak zwanymi kontami, my to pieszczotliwie nazywamy w Allegro rodzinnymi. Czyli to jest takie jedno konto, gdzie cała rodzina siedzi na Allegro na jednym user ID, no nie? I zauważcie, z naszego punktu widzenia jest to mega trudne, bo my nie jesteśmy w stanie zbudować profilu tej osoby. No bo czasem korzysta mąż, czasami żona, czasami dzieci i nie wiadomo teraz, czy tą sukienkę to kupuje mąż, czy żona, nie? I teraz wtedy mąż kupuje sukienkę sobie, czy żonie. Więc to generuje bardzo dużo problemów dla nas. No ale chcemy zrozumieć zachowanie użytkowników z bardzo prostej przyczyny. Marketing, tak? Ja robię w marketingu. Jest jeszcze druga branża w IT, która jest bardziej uwłaczająca, reklama. Ja robię w marketingu. Pozdrowienia chłopaki z Warszawy. Długo się opierałem, bo chciałem robić jakieś rzeczy, które gdzieś popychają ludzkość w którą stronę, ale niestety robię w marketingu. I okazało się, że ten marketing, wbrew moim przewidywaniom i tym, co myślałem o marketingu i dalej myślę, on ma jakieś prawa tam pod spodem, nie? Tam coś się dzieje w tle. Do czego sprowadza się tak naprawdę marketing tak zwany cyfrowy, nie? Że w odpowiedniej osobie, w odpowiednim kanałem, czyli mailem, SMS-em, pushem, telefonem, czymkolwiek sobie wymyślimy, tak pop-upem na stronie, booking.com, to są mistrzowie po prostu pop-upów na stronie, królowie. I w odpowiednim momencie, czyli ty wtedy, kiedy ty jesteś przy komputerze, a nie wtedy, kiedy jesteś w podróży, bo wysyłanie ci maila wtedy, kiedy ty nie jesteś przy komputerze, nie ma sensu. Dlaczego? Bo jeśli ty otworzysz tą skrzynkę za 2 godziny, to takich jak my, którzy chcą ci wysłać maila i powiedzieć, hej, chodź do nas, kup, będzie 10 tysięcy i nasz mail wyląduje gdzieś na końcu. A wiecie, ja wiem, jak wy przeglądacie skrzynki, nie? A wy skrzynki przeglądacie w ten sposób. Pierwszy, drugi, trzeci, a mam dość, zaznaczę delete, nie? Czyli cała sztuka polega na tym, że my byśmy byli widoczni, nasz mail, w momencie, kiedy wy przeglądacie i kiedy jesteście przy skrzynce. Żeby to było ten moment, kiedy wysiadacie, otwieracie to, Allegro, nie? I co? Właściwej osobie we właściwym kanałem, bo na przykład niektórzy nie korzystają już z maili, wszyscy się przesiedli na pusze, w właściwym momencie podpowiedzieć coś, tak? Tańszy towar, bardziej pasujący do oferty, oferta komplementarna, tak? Czyli coś, kupiłeś Maca i co musisz kupić, jak kupisz Maca w pierwszej kolejności? Dziękuję bardzo, nie? Ej, złoty, firma zrobiła złoty interes na przejściówkach. To jest model biznesowy, nie? Robimy bardziej, a potem sprzedajemy przejściówki. Dobra. Więc musimy dostarczyć jakąś ofertę dla ciebie. To nie zawsze musi być najtańsza. No i co? Czy to jest takie trudne? Kurde, to jest taka dana myśl. Czy to jest trudne? No nie jest trudne, dlatego że w obecnych czasach mamy takie wynalazki, jak business intelligence, big data, machine learning, artificial intelligence, recommendation models. To wszystko już mamy, nie? Dlaczego biznes przychodzi do nas w kwietniu? Mówi, słuchajcie, my musimy zrobić taką automatyzację tej komunikacji z użytkownikiem, żebyśmy mogli w odpowiednim momencie odpowiednią ofertę im wyświetlić. No ale my mówimy, słuchaj, ale o co wam chodzi? Przecież wy już macie te big data, nie? I machine learning. Zaczynamy robić artificial intelligence, to po co wam to? No jest jeden problem. My te dane mamy. Jednej rzeczy nam brakuje w takich systemach. Dlaczego to nie działa? Właściwy moment, ok? Zauważcie, że te wszystkie procesy, które ja tam wyliczyłem, one działają batchowo. Czyli jak ludzie idą spać w Polsce koło 2 w nocy, to widać na poruchu i o 5 się budzą. Strasznie wyspany naród. Jak idą spać, to my startujemy te procesy batchowe, te wszystkie Sparki, DWH i systemy Business Intelligence, one mielą po tym całym dniowym datasecie,
z całego dnia. Czasami muszą się cofnąć 2-3-4 miesiące wstecz, żeby zobaczyć, co robiłeś wstecz. I jak już te dane przemielą, to one całą paczką wysyłają te maile hurtowo. A? Czyli nie ma takiej sytuacji, że my wysyłamy tego maila wtedy, kiedy ty najprawdopodobniej jesteś przy komputerze. Nie, po prostu hurtem o 7 idzie paczka maili, kilka milionów maili, kilka milionów wkurzonych użytkowników. I to był problem. Jak zrobić tak, żeby te ciężkie procesy big data'owe, które te petabajty przepuszczają, były w stanie działać troszeczkę real time. I to jest to zadanie, które myśmy dostali. I myśmy doszli do wniosku i wiedzieliśmy już na początku tego projektu, że nie będziemy tego robić z klasycznymi procesami wsadowymi, nie? Czyli tak zwane programowanie cronem. Nie? Masz w cronie wpisane 40 jobów i one się odpalają i ludzie się tylko modlą, żeby się przemieliły. No tak siedzieliśmy, to jestem ja. Kocham Avengersów, naprawdę. I chciałbym zostać Iron Manem. Nie powiem wam z jakiego powodu, to na after party wyjawię. Jeden powód, tylko jeden powód, dlaczego chciałbym zostać Iron Manem. O co chodzi? Po pierwsze chcielibyśmy odpowiedzieć, wyczuć twoją intencję zakupową, nie? Czyli jesteś na zakupie. Przyszedłeś do domu i czujesz, że musisz kasę wydać, nie? Jest chwilę po pierwszym. Już się swędzi, że te pieniądze są na koncie, nie? I trzeba by troszeczkę wyszarpać. I tak siedzisz, tak chodzisz i tutaj, a może iPhonik, nie? A może nowy macOS, a może sobie alufelgi, cokolwiek, nie? Złotą suknię, cokolwiek. I ty chodzisz i klikasz. I to jest fajny moment dla nas, bo my wiemy, że ty jesteś na wydatku. My cię nie musimy zmuszać, ej, kup. My wiemy tylko, że ty już chcesz kupić. Więc to, co my musimy zrobić, to podesłać ci właściwy towar. I to jest pierwsza rzecz, pierwszy jak gdyby scenariusz, który mieliśmy zrobić i mamy. Czyli patrzymy, jak klikasz. Jeżeli kręcisz się wokół tych samych ofert, czyli w tej samej kategorii na przykład, no to my wiemy, że niuchasz, nie? Tak zwany sniffer mode. Więc szarpniemy ci jakąś notyfikację, zobaczymy. Jak nie pomoże jedna, to wyślemy dwie, nie? Następna rzecz, która jest bardzo ciekawa, to jest porzucony koszyk. No, wkładałeś rzeczy do koszyka i zapomniałeś. Albo wkładałeś rzeczy do koszyka i masz taką rzecz, że musisz się dogadać z partnerem w domu, czy możesz wydać ten hajs, nie? Czyli w pracy o 9 nadziabałeś do koszyka wszystko, co było. O 19 kupujesz wino, idziesz do domu. Mówisz, kochanie, widziałaś koszyk? Bo ja bym chciał kupić, nie? Odbijacie wino i w tym momencie kupujecie. Chyba, że nie stać się na wino. I wtedy mamy tak zwany porzucony koszyk, czyli towary leżą, a ty zapomniałeś o tym, że trzeba kupić. Więc my chcemy ci przypomnieć, hej, masz w koszyku w tym momencie alufelgi, złotą suknię. Kup, nie? Bo na przykład za chwilę ta oferta się skończy albo promocja się skończy. Następny problem biznesowy, Jezus, ta prezentacja jest o biznesie, się strasznie źle czuję z tym. To jest tak zwany card expires. Powsadzaliście rzeczy do koszyka i spoko, być może nawet o nich pamiętacie, ale jest jeszcze jeden problem. Ta oferta się kończy za 2-3 godziny. Nie? Te rzeczy są jeszcze na magazynie, ale my wiemy, że za chwilę po prostu zostanie ta oferta ściągnięta z jakichś tam powodów, tak? Może ograniczony czas oferty. Więc my wszystkim, którzy mają te oferty w koszyku, przypominamy, słuchajcie, za godzinę ta oferta nie będzie, wracaj szybko do domu i kupuj. Nie? I to są te rzeczy, które jak widzicie baczowo, naszym zdaniem wtedy i do tej pory też naszym zdaniem, ciężko by było zrobić. Więc jak my to możemy zrobić? Bo skoro biznes chce, to programista może. Mamy jeszcze jeden problem. Nie wiem, jak dużo wiecie na temat tak zwanych bebechów i tego, co się w tyle dzieje w Allegro, ale my jesteśmy mikroserwisy everything, nie? Wszystko. Oprócz takiej małej tam kubki na środku. W takim języku na P. Ale ona jest coraz malutka, już praktycznie jej nie ma. Już zapominamy, ignorujemy. Że mamy wszystko rozproszone. Nie mamy jednej wielkiej bazy oraklowej, do której wszyscy tłuką, czy tam klasyczny model z lat 80. na środku architektury macie beczkę, nie? I wszyscy do tej beczki gadają. Wiecie, po czym poznać, że macie architekta, który wcześniej był DBA-em? Że on zawsze, jak go pytacie architekturę, najpierw rysuje beczkę. To jest tak zwany niemiecki model programowania. Oni zawsze zaczynają od beczki, potem jakoś to będzie, nie? I mamy dane w wielu miejscach. Cassandra, MongoDB, Oracle, MySQL, Redis, Couchbase, chyba czegoś nie wymieniłem. Te wszystkie całe Hadoopy, Elasticsearch i tak dalej. Nie mamy tych danych w jednym miejscu. Teraz wyobraźcie sobie job batchowy, który jedzie po całym systemie i zbiera. No nie ma do ogarnięcia, nie? Chyba, że na ręcznym.
Oprócz tego mamy wiele strumieni danych biznesowych. Mamy kliki ze strony, nie? Mamy eventy, które są wewnątrz systemu, ponieważ nasze mikroserwisy wysyłają eventy na kawkę i mamy całą masę eventów o tym, że coś się dzieje w systemie. Mamy transakcje, które są w bazie danych, no i są jeszcze oferty, które gdzieś tam przychodzą z zewnątrz. Więc znacznie dużo danych przychodzi i te dane są rozproszone. Więc tym bardziej podejście batchowe w tym projekcie odpada. Myśmy sobie tak siedzieli i to jest w ogóle kiedyś osobną prezentację zrobię o tym, dlaczego powinniśmy wynajdywać rzeczy na nowo. Bo masę rzeczy się uczysz przy okazji. Stwierdziliśmy, dobra, to teraz takim pierwszym buzzwordem, który dzisiaj wam sprzedam, jest streaming, nie? Teraz wszystko się robi streamingiem. Szczególnie w tych rzeczach e-commerce'owych i Amazony i Zalando i Spotify i tak dalej, robią to wszystko streamingiem. Czyli mamy strumienie eventów, one gdzieś tam lądują w 90% na Apache Kawce, pozostałych 10% na jakimś Redisie i przetwarzamy te eventy tak jak przychodzą, nie czekamy na batchowe przetwarzanie tych eventów. Siedzieliśmy sobie w zespole i myśleliśmy sobie, dobra, to skoro zrobimy to streamingiem i będziemy na bieżąco słuchać, zrobimy taki prawie real-time ten system, kurde, się muszę macać cały czas, no to może już ktoś coś takiego napisał. To był taki pierwszy odruch. No i znaleźliśmy jakieś Apache Flinki, Apache Flumy, Apache coś tam, wiecie, Apache, taka gra. Mówisz Apache, a ktoś zgaduje nazwę, nie? Znaleźliśmy kilka rozwiązań, mieliśmy też Apache Sparka i mamy ciągle, który co prawda nie robi takiego czystego streamingu, tylko robi microbatching. No i była dyskusja, to może użyjemy czegoś, co istnieje. Ale nie wiem jak wy, ale my jesteśmy strasznie znudzeni pracą. Kto z was robi resty? Przyznać się, to nie jest zbrodnia. Dobra, trzymajcie, już się całkiem zepsuło. Trzymajcie ręce w górze z tymi restami, a kto z was to lubi? Ja mam taką teorię, przepniemy się. No. Będzie łatwiej. Technologia. Mikroserwisy. A ten mam zostawić. Kurde, to jest takie nabieranie kabelków. Dobra. Teraz. O, super. To zacznijmy od nowa. No rzeczywiście się przewinęło. Jakby wyczuło. Dobra. Gdzie ja byłem? Jarek. I ja nie wiem jak wy, ale ja mam na biurku takie miejsce specjalne i mam taki malutki scyzoryczek i za każdym razem jak piszę następny rest serwis, to robię kreskę na biurku. Kiedyś sobie tak postanowiłem, że jak mi się skończy miejsce na biurku, to po prostu się zwolnię. Bo to jest tak nudna robota. I zauważcie, w jakiej myśmy byli sytuacji. Nietypowy problem biznesowy. Wygłodniali programiści, którzy przez 2 lata trzepali resty w jakichś Spring Bootach. I ktoś mówi, ty, a może sami napiszemy? Ja tak siebie nie słyszę. I stwierdziliśmy, czemu by nie? Oczywiście trzeba było to jakoś uzasadnić, więc byliśmy bardzo kreatywni w wymyślaniu powodów, dlaczego chcemy to napisać od zera. Pierwszy powód był taki, że mamy bardzo fajnie przetestowaną naszą infrastrukturę opartą o Mesosa Maratona. I ta infrastruktura jest o wiele bardziej stabilna i przewidywalna niż ta nasza infrastruktura jarnowa i hadupowa, więc stwierdziliśmy, kurczę, to jeśli mamy mieć to szybkie i stabilne, to zróbmy sobie na Mesosie i Maratonie. W związku z tym, że wtedy jeszcze Apache Spark i te wszystkie zabawki nie działały na tych Mesosach i Maratonach, już mieliśmy uzasadnienie, że musimy to napisać sami. Następna rzecz, mieliśmy kilka przykrych doświadczeń ze Sparkiem z poprzedniego projektu, więc zespół jak gdyby był wycofany, nie? Na hasło Spark oni tak spuszczali głowy, więc doszliśmy do wniosku, a machnijmy sobie sami coś. Dobra. No i siedzieliśmy, Kraków, ciepło, świeże powietrze, planty. To nie była zima jeszcze, haha. I wpadliśmy na pomysł czegoś, co prawie przypomina sagi. Ktoś kojarzy sagi z DDD? Mniej więcej. Znaczy, ja nie jestem przywiązany do nazw, nie? To przypomina sagę. Czy to jest saga? Jakoś mi to nie interesuje, bo działa. Więc na czym to polega? Mnie osobiście o wiele bardziej się podoba nazwa Persistent Multilistener, którą gdzieś tam kiedyś lat kilka temu wsadził Sławek Sobotka na swojego bloga. I to jest taka zabawka, która wygląda tak. Po pierwsze jest to listener, czyli to jest taki kawałek kodu, który będzie nasłuchiwał na eventy różne.
które będą przychodzić akurat w naszym przypadku z Hermesa, naszej zawijki, tasiemki na kawkę, żeby się tym dało zarządzać. Więc będziemy nasłuchiwać na różne eventy. Dlaczego multi-listener? Ponieważ tych eventów będzie wiele. Ten jeden listener będzie odbierał wiele eventów. Zakupy, dodanie do koszyka, usunięcie z koszyka, wykonanie płatności, transakcji, otworzenie oferty, wyjście ze strony. I te wszystkie eventy będą spływać do tego jednego listenera. Więc on będzie obsługiwał wiele typów eventów. Co jest kluczowe w tym podejściu, które myśmy wybrali, i to był pierwszy i ostatni sukces tego projektu, to jest persystent. To znaczy, że ten listener przechowuje stan i on tego stanu nie traci. Czyli jak przychodzi następny event, to ten listener pamięta, jakie eventy już u niego były. Dobra? Jesteście ze mną? Prosta rzecz. I teraz jest tak, że dla każdego użytkownika i dla każdego, to jest journey, to jest język marketingu, czyli to jest podróż użytkownika przez system. Każda z tych rzeczy, buy intent, porzucony koszyk, tak? To są jakieś podróże. Chodzicie po tej stronie w jakiś sposób. I dla każdej takiej podróży i dla każdego unikalnego użytkownika w Allegro powstaje jedna instancja sagi. Tak? To jest bardzo ważne. To jest jeden do jednego do jednego. To nie jest tak, że te sagi są współdzielone pomiędzy te podróże i użytkowników. Ok. I to jest jak gdyby nasz system w pigułce. Całe 4 lata, 4 miesiące, 4 lata, kurde. 4 lata to ja w jednej firmie nie wytrzymałem. 4 miesiące pracy. To jest jak gdyby, jak tego kodu jest troszeczkę więcej. Ale to jest, bo tam trzeba to wszystko nadziałać, te wszystkie springowe ceremonie, nadziałać tych anotacji i tak dalej. Ale jak gdyby, gdyby miała być esencja tego systemu, to jest to. A dla każdego, dla każdej podróży mamy taką, dla każdej journey mamy sagę, która implementuje ten scenariusz, na przykład wsadzasz coś do koszyka i my za 24 godziny sprawdzimy, czy ty to kupiłeś. Jeśli tego nie kupiłeś i masz to dalej w koszyku, to ci wyślemy maila. Tak to mniej więcej ten scenariusz działa. Troszeczkę jest bardziej skomplikowany, ale przychodzi event, ten event jest obsługiwany przez tą sagę i albo ta saga wypluje event, albo nic nie zrobi. Okay? W większości przypadków ta saga nic nie robi. Mówi, dobra, no przyszedł event, koleś dodał do koszyka. Ale na przykład mamy takie sytuacje, kiedy przychodzi event i mówimy, aha, czyli ty nie kupiłeś, masz już 500 zł w koszyku odłożone, dobra, to triggerujemy maila. Czyli ta, dlatego jest ten optional? Bo czasami saga generuje event na event, który przyszedł, a czasami saga nic nie robi. Po prostu tylko procesuje. Jak wygląda proces życia takiej sagi, czas życia takiej sagi u nas w systemie? Bardzo prosty sposób. To jest pseudokod. Nie? Przychodzi event i my musimy teraz na podstawie tego eventu, tego zdarzenia, jednoznacznie zidentyfikować i zmaczować go do sagi. Najczęściej jest to user ID. Czyli bierzemy i mówimy, słuchaj, bazo danych. Teraz wam powiem, że tam nie ma pod spodem bazy danych. No, mamy system bez bazy danych. Kto to wymyślił? Idziemy do bazy danych i mówimy, słuchaj, bazo, masz taką sagę, co mnie tam zestorowałaś? No mam, dobra, no to bierzemy, deserializujemy, przekazujemy tej sadze ten event, po przejściu tego eventu zapisujemy ten stan z powrotem, no nie? Saga safe. I jeżeli, że tak powiem, coś z tego, z tej sagi wyszło, to publikujemy to dalej w systemie, czyli z powrotem na kawkę w naszym przypadku. Dobrze? Dobrze. A jeżeli przychodzi event i w bazie nie ma sagi, to tworzymy nową, czystą, koszerną sagę i powtórka. Dokładnie tak samo to działa. I dla każdego eventu dzieje się za każdym razem taka historia. Do bazy sprawdzić, wykonać ten kod w metodzie handle, zapisać tą sagę. Jeżeli saga kończy swoje życie, czyli wyszła z eventem, no to możemy tam jakieś jeszcze rzeczy zrobić. I wiecie, jak jest z biznesem? Oni mają pomysły, ale jakieś takie nieprzemyślane są. Bo klepiemy i w pewnym momencie pod koniec czerwca, ja myślę, że to był czerwiec, bo strasznie ciepło było wtedy, ktoś mówi, słuchajcie, bo my byśmy chcieli, żebyście reagowali na te eventy po jakimś czasie. Czyli jeżeli dodasz do koszyka coś, to po 24 godzinach sprawdź. Jeżeli na przykład zrobisz 20 kliknięć w drzewo kategorii i wybierzesz 20 razy opony, to po 32 godzinach albo po 70 zrób coś.
Czyli nagle się okazało, że ten cały system, jak biznes nam opowiadał o tych nowych wymaganiach, o których ponoć wiedział od lutego, przyznali się. Dobra. I mówię, tak siedzisz i rozpada ci się, to jest straszne w życiu programisty, nie? Jak ci się design rozpada w rękach, nie? Tak myślisz, jakie to było piękne. O kurwa, przyszło jedno wymaganie biznesowe i zniszczyło nam system, nie? Na poziomie koncepcji. I płacz, i dramaty, i potem się człowiek dziwi, że programiści są w depresji permanentnie. Jest jedna rzecz, która w takich depresyjnych momentach pomaga i to się nazywa myślenie. Nie wiem, czy wy zauważyliście, ale nie myślenie uszczęśliwia. Myśmy sobie siedli i mówimy, kurde, no to musimy przerwać ten system. Pada, to trzeba przepisać, nie? Znacie to? Niestety nie. Trzeba pomyśleć. Przepisywanie jest, to jest przereklamowane, nie? Trzeba pomyśleć. I tutaj taka mała, poboczna historyjka. Oprócz tego, że ja mam obsesję na punkcie JVM-a, ogólnie kocham języki programowania. I mam jeden język, którym nie pisałem profesjonalnie, ale bawię się z nim w domu i po prostu go kocham, Smalltalk. Nie? I oprócz tego, że Smalltalk spowodował całą tą rewolucję Object Oriented Programming, przy czym wasze Object Oriented Programming to nie jest to, co jest Smalltalk Object Oriented Programming, to tam było masę mądrych gości przy tym języku. Oprócz Alana Kaya był drugi koleś. I to ten tekst powinien... Nie pamiętajcie tej prezentacji, zapamiętajcie to z tej prezentacji. Że każdy język slash system powinien być tak zbudowany wokół takiej metafory, żebyście mogli tą metaforę używać przez cały czas w systemie. O co chodzi? Kojarzycie Lispa? Kojarzycie. Tam wszystko jest listą albo funkcją. Nie? Jest taki język APL, tam wszystko jest tablicą. Czyli przy pomocy jednego prostego i prostej konstrukcji jesteście w stanie wyrazić wszystko w tym systemie. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ myśmy siedzieli i mówimy, kurde, dobra, to będziemy mieli wzbudzanie, to musimy zbudować cały nowy system na obsługę tego wzbudzania. I ktoś wtedy siedział, nieważne kto, i powiedział, ty, ale takie wzbudzenie to też jest event. No w sumie. Więc w systemie mamy tylko dwa byty. I jak my rozmawiamy, to rozmawiamy o dwóch bytach. Albo coś jest sagą, albo coś jest eventem. Jeśli nie pasuje do sagi ani eventu, to znaczy, że nie przynależy do tego systemu. Więc co się stało? Zrobiliśmy tak, że te 24 godziny po, albo 72 godziny po, generuje event, co powoduje, że to przechodzi dokładnie tą samą ścieżkę. Nie ma żadnej ekstra logiki na potrzeby takich rzeczy. I to była druga rzecz, która się udała. I to jest jak gdyby od strony logicznej, jak ten system działa. W czym to jest zanurzone, nie? Po pierwsze Spring Boot, no bo wiadomo, gdzieś to trzeba po prostu pokleić. Spring Boot mi się kojarzy, ja myślę, że logiem Spring Boota powinien być opakowanie butaprenu. No bo to jest taki klej, nie? I jeszcze odurza, nie? Bo potem jak robisz Springu, to nagle się okazuje, że jesteś programistą Springa, a nie programistą Java. Następna rzecz to Hermes i Kafka. Tak naprawdę Kafka, Hermes to jest nasz open source'owy zawijka na Kafkę, który jest źródłem naszych strumieni danych, klików, transakcji, czegoś tam jeszcze ze strony. Następnie w związku z tym, że tego mamy strasznie dużo, no i właśnie poza tym miały być buzzwordy, to wszystko jest zanurzone w RxJava, bo mamy strasznie dużo asynchronicznego przetworzenia, dlatego że mamy mikroserwisy, więc jak przychodzi do nas event, to on przychodzi niekompletny. Więc jeśli na przykład chcemy dociągnąć cenę produktu, chcemy dociągnąć stan produktu, to musimy iść do innego mikroserwisu i dopytać się, w jakim stanie jest ten produkt. Więc musimy to zrobić sobie asynchronicznie i w miarę czytelnie, więc mamy pod spodem RxJava. I na koniec to wszystko jest zanurzone w pięknym sosie, w takim karminowo-czerwonym sosie na dobrym winie, w Hazelcastie. I ja kiedyś obiecałem chłopakom w moim zespole, wytatuuję sobie Hazelcasta tutaj, tu. To mi dwa razy uratowało w ciągu tych kilku miesięcy tyłek naszemu zespołowi. Po co Hazelcast? Zauważcie, jak na spokojnie śledzicie to, co ja mówię i nie zwracacie uwagi na głupie dowcipy, to esencją tego systemu jest stan. No nie? To, że my dostajemy ten event, zapamiętujemy, że koleś kliknął w tą stronę, zachowujemy stan, żeby potem go podnieść z powrotem, bo przyjdzie następny event, sprawdzić, czy jest odpowiednia ilość klików, żeby striggerować na przykład maila albo pusha.
I ten stan jest wszędzie w naszym systemie. My to obsługujemy w tym momencie na na 8 dwuprocesorowych instancjach w chmurze. Całe Allegro na 8. Dlaczego? Ponieważ mamy Hazelcasta. Problem jest jeszcze taki, że jak mamy te instancje, 8 instancji, to Hermes, który wysyła nam wiadomości z Kawki, robi load balancing. I jest taka sytuacja, że my nie wiemy, na który węzeł trafi event. Jeżeli teraz mamy stan na węźle B, a Hermes load balansował nas na A, to my musielibyśmy iść do węzła B, poprosić go, żeby mi ten stan przeniósł na węzeł A, wykonać operację, no i prawdopodobnie ten stan wrócić na tamten węzeł. Głupie. Nie? Możemy mieć pod spodem klasykę, czyli beczkę. Nie? Czyli wszystkie 8 instancji siedzą sobie na tej samej bazie danych i tłuką ją. I tutaj zaczynamy mieć problem z konkurencją. Bo jeżeli jakiś event przyjdzie i jego przetwarzanie zajmie dłużej niż zwykle, to teraz jeśli przyjdzie event od tego samego użytkownika na inny węzeł, no to co zrobimy? Będziemy czekać? No nie, no bo musimy szybko. Nie? U nas nie ma czasu na czekanie. No więc centralna baza danych odpada. No bo teraz jeżeli ja wezmę sobie stan, który jest nieaktualny i teraz tamten zapiszę wcześniej, a ten później, to mamy konflikt, jak się z tym dogadać. Więc dwa problemy, które musieliśmy ze stanem rozwiązać. Po pierwsze, dane muszą iść za przeprocesowaniem, a po drugie, musimy mieć zabezpieczenie przed tym, że jak sobie węzeł zejdzie, to my nie stracimy tych danych, bo tak stracilibyśmy wszystkie sagi. Hazelcast. To jest Hazelcast. On jest kolorowy, piękny i wszystko może. Naprawdę. Po pierwsze, to jest cache. Po drugie, to jest coś podobnego jak Redis, taki serwer struktur danych, tylko napisany pod JVM-a. Jest też tak zwanym data gridem. JVM? Powiedziałeś JVM. Ale nie mówiliśmy się tak jak ostatnio na konferencji, że jak powiem JVM, to na następną konferencję przyjdę w Miniuwie. Nie było nic takiego? Dobra. Teraz może po fakcie. I on robi jeszcze jedną genialną rzecz, na której oparliśmy ten system, na tej koncepcji. Ma coś takiego jak rozproszone mapy i te rozproszone mapy mają wszystkie te właściwości systemów rozproszonych, czyli mają partycje, każda partycja ma swojego ownera, czyli każdy node w klastrze trzyma jak gdyby część danych. W przypadku Hazelcasta jedną 271, bo tyle jest partycji. I ma, oprócz tego, że ma właściciela klucza, to część node'ów ma jeszcze backupy. Trzyma backupy innych node'ów, żebyśmy nie stracili danych. Na początku mieliśmy pomysł, że dobra, to jak będziemy mieli tą rozproszoną mapę, to użyjemy near cache'a, bo jest taki coś w Hazelcastie, że mamy takie malutkie cache'e, żeby nie skakać do innych systemów, nie? Żeby nie iść do tego innego węzła, to będziemy przytrzymywać jeszcze dodatkowo taki malutki cache, który będzie nas zabezpieczał przed tym skakaniem. Okazało się po tygodniu, jak zajechaliśmy wydajność klastra, bo zajechaliśmy nieraz, że near cache ma taką fajną funkcjonalność, że jeżeli wsadzę coś do near cache'a, to inwaliduje dane w całym klastrze. Co powoduje, że wszystko musi zostać zaczytane od nowa. Nie wiedzieliśmy. Near cache działa super, jeśli macie tylko i wyłącznie operację read. W naszym przypadku to był każdy read miał swojego write'a. Mieliśmy 50 do 50, nie? Więc każdy nowy event generował inwalidację. Jakie mieliśmy wyjście? Mogliśmy stwierdzić, dobra, użyjemy tego samego algorytmu consistent hashing do partycjonowania. I dzięki temu będziemy rozdzielać ten ruch dokładnie na te nody, do których ten event czy ta saga przynależy. Albo użyjemy coś, co się nazywa Distributed Executor Service. To jest z Hazelcasta. I tam jest taka magiczna nazwa Execute on Key Owner. Nie, 15, 20. Ta metoda, możecie mu podać dowolny kawałek kodu i powiedz, słuchaj, wykonaj ten kawałek kodu na tym kluczu, czyli na tej sadze, ale nie na tym komputerze, tylko na tym komputerze, który jest właścicielem tej sagi, tak? Czyli jest key ownerem. I to Hazelcast bierze na siebie odpowiedzialność znalezienia odpowiedniego węzła, tak żeby te dane, na których pracujecie, były dokładnie w tym miejscu, w którym obliczenia będą wykonane, tak? Data locality.
I to nam Hazel Cusping nie załatwił. Po drodze mieliśmy dwie przygody z RxJavą. Ktoś profesjonalnie w RxJavie tutaj coś... No, nie, uśmiechaj się. To jest fajne. Dwie rzeczy. Słuchajcie, czytajcie dokumentację, to jest jedno. A po drugie, czytajcie dokumentację jeszcze raz. A jak już jesteście pewni, że zrozumieliście, to przeczytajcie to jeszcze raz po pijaku. Ponieważ my użyliśmy, jest taki operator w RxJavie, nazywa się Merge. Czyli on zbiera ileś tam strumieni w RxJavie i z iluś tam strumieni danych tworzy jeden. Merge'uje wiele źródeł danych. I byłoby fajnie, gdyby po wdrożeniu nie odbyło się coś takiego, nie? I wiecie, kto użył Merge'a? Ja siedziałem i mówię, teraz zaimponuję kolegom zespołów, nie? Testosteron nas zgubi, panowie w branży. Ej, chłopaki, zobaczycie, jak to się robi, nie? Patrzcie, wyciągnę operator i jednym operatorem. Oni nadziabali jedną całą klasę, a ja tak po prostu jedną klasę do jednego operatora. Siedzę, wdrażam, mówię, jestem Bogiem, nie? Ale myślałem tak o sobie tylko przez 15 minut. Wyleciało to w kosmos. Z bardzo prostej przyczyny operator merge działa nie na swoim thread poolu. No i zabrakło mi wątków. Jak to wygląda u nas w RxJavie? Taki pseudokod. Mamy merge'a na dwóch strumieniach. Akurat tutaj jeszcze powinny być transakcje i oferty. Kliki i eventy. Tu mamy back pressure, nie? Że jak nam system dociśnie, to my powiemy, ale spoko, nie nadążamy z procesowaniem, wyluzuj. Akurat tutaj buferujemy. Następnie robimy jakieś filtry, sprawdzamy, czy ten event ma użytkownika, czy użytkownik jest w ogóle zalogowany. Następnie wyciągamy sagę, wykonujemy i tutaj asynchronicznie wykonujemy sobie przetworzenie tej sagi, potem listener zapisujemy w sagę i publish. Nie? I to jest jak gdyby mięso naszego systemu. Tam tak naprawdę jest no, może z 5-6 operatorów więcej. Nie mogłem ich pokazać, ale to jest to, co jest, nie? W RxJavie. No jest tak, merge nas zaatakował po raz pierwszy. Jak ja naprawił merge'a, to stwierdził, że spróbuję jeszcze drugie podejście i użyłem flatmapy. Było piękne. Potem dostałem zakaz dotykania RxJavy przez tydzień. Takiego pana. No ja mówię, kurde, mam 6 operatorów, którymi mogę coś zepsuć w RxJavie. Flatmapa, za każdym razem jak robicie flatmapę, on tworzy nową subskrypcję. Jeżeli nie ograniczycie na RxJavie konkurencji level, to wam po prostu zeżre całą pamięć, którą macie, nie? Ja to tak po prostu popisowo. Nasz mój system, jak dołożyłem tą flatmapę, to on tak wstawał, minuta i kładź się. Wstawał, minuta i kładź się, nie? Wiele w to. Dobra. Musimy mieć back pressure. Dlatego, że ten system, wiadomo, teraz mamy, zaczyna się pić wewteczny, wy tutaj się dzisiaj nie kupujecie, ale inni kupują, nie? Więc musimy się tym zabezpieczyć. Możemy buforować eventy, to jest to, co robimy tutaj przy pomocy tej operacji back pressure. Ale możemy jeszcze zrobić coś innego i wykorzystujemy tutaj naszego Hermesa, ponieważ możemy naszemu Hermesowi powiedzieć, a nie chcę. Jeśli on nam wysyła event, to my możemy mu odpowiedzieć odpowiednim kodem HTTP i powiedzieć, sorry, wróć z tym eventem później. Zajęci jesteśmy, nie? I tego mechanizmu używamy. Pułapki. Kurde, nie wyrobi się. Co się stało? Po pierwsze, systemy rozproszone są jeszcze bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje. Jeżeli myślicie, że są skomplikowane, zamknijcie oczy i one będą jeszcze bardziej skomplikowane. Po pierwsze, nie mamy żadnych gwarancji kolejności wydarzeń i na tym, żeśmy się wywalili kilka razy. Zobaczcie, nawet jak włączamy ten back pressure, to on mówi, dobra, to ja ci wyślę ten event, ale za chwilę jeszcze raz. A w międzyczasie przyjdą inne. I mieliśmy takie sytuacje, że koleś najpierw kupił, a potem dodał do koszyka. No nie? No bo się może zdarzyć. Więc musimy się zabezpieczyć. Następna rzecz, w związku z tym, że system jest rozproszony, zespoły też są rozproszone, no to co się dzieje? No nie dogadaliśmy się i format eventów jest troszeczkę inny niż obiecywaliśmy, nie? I jak tak siedzisz i pracujesz z tymi systemami rozproszonymi, to następuje taki, budzi się w tobie taki filozof, nie? Dochodzi do ciebie, że cokolwiek byś nie zrobił, to ten system i tak cię zaskoczy. Więc trzeba po prostu się nauczyć akceptować swoje upadki. I ludzie robiący systemy rozproszone są ludzie, którzy po prostu są w stanie zaakceptować to, że nie działa. I to jest stan normalny. Okay?
To jest normalne, to nie jest tak, że systemy działają. Systemy są w permanentnym stanie niedziałania. Nawet wasze procesory, nie ma śmiechu. To jest serio. Poczytajcie sobie, jak działają procesory i odczyt z pamięci RAM. Tam nieustannie idą jakieś error correction. Więc jeżeli na poziomie hardware'u nieustannie są problemy. TCP jest zbudowany na założeniu, że pakiet nie dotrze, nie? No bo po to macie ACK. Więc to wszystko jest zbudowane na takim założeniu, że to nie działa i to jest OK. Ktoś wam mówi, że systemy muszą działać. Ktoś was okłamał. Nie, to jest nieprawda. One nie działają. Trzeba tylko tak zrobić, żeby nikt nie skumał, że nie działają. Dobra. Po pierwsze, trzeba, jak wchodzimy w te zapaszki, wejść głębiej. Czytajcie dokumentację, błagam was. Ze zrozumieniem. Nie róbcie tego, co ja. O, fajna opcja. Łączmy. Wywaliliśmy się wiele razy na tym, że domyślne ustawienia Hazelcasta, to one są domyślne na twój komputer, a nie na 8 maszyn rozproszonych w sieci, która ma nieustannie problemy. No ja? Te rzeczy, które wydaje mi się fajnie, że by było, gdybym ja wiedział, zanim zacznę, ale cały urok jest taki, że wy zaczynacie projekt i nie wiecie. I to jest to piękne, nie? Że potem możecie stanąć na scenie i opowiedzieć, jak wam nie poszło. Po pierwsze, mieliśmy taką, że chcemy mieć globalną kolejność, nie? Że chcemy zachować kolejność eventów w całym systemie. I walczyliśmy z tym chyba, no nie wiem, z kilka tygodni, bo chcieliśmy posortować. Sortował ktoś kiedyś biegnący strumień eventów? My tak. Ale na ile sposobów? Można algorytmy się, można się poćwiczyć, nie? Dopóki nie zrozumieliśmy, że tak naprawdę nie interesuje nas global order tych eventów. Nie. Interesuje nas kolejność tych eventów w obrębie strumienia użytkownika. Interesuje nas, żeby ten strumień był posortowany. Cała Allegro nie musi być posortowana, bo nie mamy w tym systemie interakcji pomiędzy użytkownikami. Czyli tak długo jak strumień tego, że ktoś doda do koszyka, usunął, doda do koszyka, kupił, przychodzi w takiej kolejności, to my jesteśmy OK. To jest pierwsza rzecz, którą odkryliśmy w trakcie. Następna rzecz, latencji. Jak macie sekundę na reszcie opóźnienia, no to ktoś się skrzywi, ale powie, dobra, dołożymy maszyn, będzie dobrze, nie? W takim systemie jak ten, latencji może ten system zabić, ponieważ po pierwsze może zabić RxJava i Buffer, po drugie może zabić Hermesa, ponieważ ten każdy zawrócony system Hermes, ten każdy zawrócony event powoduje, że Hermes czy Kafka muszą wam go jeszcze raz spróbować dostarczyć. Jak wy macie ten system nieresponsywny i on się tutaj mautuje, no to nie jest sympatycznie, nie? Po prostu zabijacie wszystko to, co przed wami. Co jest ciekawe, latencji przychodzi w wielu niespodziewanych formach. Po pierwsze, garbage collector. Okay? Walczyliśmy bardzo długo z tym, żeby garbage collector, żeby pauzy garbage collectora przestały być dla nas problemem. I teraz ja wam powiem jedno rozwiązanie na wszystkie wasze problemy z garbage collectorem. Trzymajcie się. Piszcie dobry kod. OK? Tunowanie garbage collectora to jest fajnie sprzedająca się na konferencjach i w książkach historia i można naprawdę zaimponować wielu znajomym, ale to do niczego nie prowadzi. Ponieważ o wiele więcej uzyskacie, pisząc kod, który po prostu nie alokuje jak wściekły. Naszym rozwiązaniem, jednym z rozwiązań naszych problemów było przestać logować. Połączyliśmy logowanie na ścieżce krytycznej aplikacji. Oczywiście logujemy errory i warningi, ale nie logujemy niczego poza tym, ponieważ logowanie zżera garbage collectora. Operacje IO mogą was wykończyć. Róbcie je asynchronicznie. Czy to będzie RxJava, czy to będzie Computable Future, czy to będzie Flow z Java 9, cokolwiek macie języki pod spodem, wszystkie mają, większość z nich ma biblioteki asynchroniczne. I źródło głównego latencji, to zaraz, ja kończę, spokojnie, trzymaj te karteczki. To jest to. Głupi kod. Uwierzcie mi, głupi. Przykład. Mamy coś takiego, że przychodzą nam wszystkie kliki. I jak gdyby w tych klikach jest kawałek URL-a, ścieżka z Allegro. I na podstawie tych ścieżek Allegro, tych URL-i, my robimy przy pomocy, uwaga, regexbów, sprawdzenie, czy kliknąłeś w ofertę, czy zrobiłeś zakup. Także tam nie idzie w tym evencie jakaś konkretna informacja, tylko URL. I my maczujemy tego URL-a regexbem. No i tutaj kolejny raz stary człowiek popisał się możliwościami, ponieważ mamy tych regexów około 12. No i
Jak to działa? Ten URL wchodzi, mamy listę tych regexpów i my przechodzimy do tych regexpów po kolei. Który pierwszy zmaczuje, to oznacza, że to jest pokazanie przedmiotu, zalogowanie użytkownika, jakaś konkretna akcja na stronie. Jaka jest najbardziej popularna strona w Allegro? Show item, czyli pokaż przedmiot, tak? To jest tam, gdzie oglądacie ofertę. No to zgadnijcie, gdzie na tej liście mistrzu wsadził tego regexpa? Na końcu. Nie żeby przedostatni, ostatni. Ale teraz ja wam sprzedam, jak teraz zostać bohaterem zespołu. Grzebiesz przez 2 tygodnie, szukasz tego problemu, a potem jednym commitem, w którym zmieniasz 2 linijki kodu, naprawiasz wszystko. Nikt nie zauważy, że ten poprzedni twój commit to był twój, no i tak jesteś bohaterem, nie? Przez przesunięcie linijki czynisz magię. Tak, co tutaj? Dobrze, okej. Powiedziałem, super, zdążę jednak. Słuchajcie, ten system działa i pewnie dostaliście już nieraz maila, że macie coś w koszyku i to kupcie, albo że na przykład, widzimy, że zainteresowałeś się tym produktem, proponujemy to ja. Nie odpowiadam za treść tych maili, ja tylko je wysyłam. Znaczy triggeruję akcję do wysłania. Co się zmieniło w międzyczasie? W międzyczasie powstały 2 projekty, Kafka Streams i Hazel Kazu Chat, które dokładnie realizują to, o czym my mówimy. I nie wymagają od was znajomości Apache Sparków, Flumów, Flinków, po prostu stary, dobry, jawowy kod. I można sobie zrobić takie rzeczy jak streaming bez doktoratu z machine learningu i z tych wszystkich big datów. I co jest bardzo fajne, to nie wymaga osobnych kontenerów. To się wszystko odpala pod Springiem, a jeśli nawet macie starego dobrego JBossa 4.2.3, też się to odpali. Okay? Bo to jest tak skonstruowane, że jest to nieprzywiązane do konkretnego sposobu skalowania. Dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo.